Ludzka piętnastka, kompania baletowa, Teatr Lipsa, klasztor w Jasienicy. Świetne miejsce. I rewelacyjne siatkarki. Wielokrotnie mistrzyni Polski. I dzisiaj właśnie o tym. Jedyne takie miejsce. Police na dobrą. Dla mnie to jest taka trochę sentymentalna podróż, bo ja zaczynałem pracę wiele lat temu jako młody reporter Polskiego Radia Szczecin. I wtedy byłem najmłodszy. I ze Szczecina tym starym wujom radiowym nie chciało się jeździć w teren, więc oczywiście nagrania w Szczecinie chętnie, ale nagrania poza Szczecinem. O! Police? Młody pojedzie. Trzebież, młody pojedzie, prawda? I ja w ten sposób jeździłem po całej okolicy i przyjeżdżałem tutaj, no to był 87, 8, 9 rok, 90, potem się przeniosłem do Warszawy. I dla mnie to jest szok, jak to się zmieniło, bo ja, szczerze mówiąc, zapamiętałem tamte police jako, no tak mówiąc wprost, brudne, zapyziałe miasto. Rzeczywiście jakieś hotele robotnicze, jakieś dymiące, paskudne zakłady chemiczne, a strach, że w ogóle coś wycieknie, zaraz nas tu wszystkich zaleje, zabrudzi. Generalnie hasło, uciekajmy jak najdalej. I ba, to się zmieniło nieprawdopodobnie. To może wy tego tu aż tak nie widzicie, ale jak się przyjeżdża tu po 30 latach, jak się ma możliwość pojeżdżenia po tym mieście, to jest przepaść. Nasza instruktorka Aleksandra. Co to znaczy śpiewka? Dzisiaj police były wszędzie. Nie tylko tu w policach, w ulicy Zachodniopomorskiej, w Polsce, ale na całym świecie. Bowiem to jest transmisja na cały świat i to jest również wspaniała promocja i może ktoś się dowiedział, może gdzieś w zakątku świata ktoś jest z Polic i usłyszał głos z Polic, na pewno mu się łezka w głosu zaroiła i serce ci uradowało. Tym bardziej, że radiosłuchacze mogli posłuchać tak naprawdę o całym przekroju Polic, bo było i od historii, po kulturę, po właściwie wszystko, sport, zakłady chemiczne. No. Cały przekrój historii był, szczególnie powojennej, szczególnie to, że wojna tu się nie zakończyła 8 albo 9 maja 1945 roku, tylko trwała dłużej. Dopiero na jesieni 1946 roku właściwie polska administracja przyjęła te tereny. Czy ta książka do widzenia? Tomaszewskiego, a dokładnie takie czasy były w czasach PRL, kiedy się do nich przyłączyliśmy? Że wasz problem, a nasz wspólny razem, to jest to, żeby te police były bardziej rozpoznawalne. Żeby nie było takiego skojarzenia, że police, czy to Sting, albo może coś takiego, już nie mówię o mundurach i mandatach, ewentualnie skojarzenie drugie, rzeczywiście zakłady chemiczne, no bo to przez lata PRL-u gdzieś tam w głowie nam utrwalono. A te police to jest masa innych fajnych rzeczy. To są właśnie fajne zespoły, to są aktywni ludzie i to jest miasto, które się bardzo zmieniło, które nie jest w cieniu Szczecina. Ono jest obok jak równoprawny partner, a nie tak, że gdzieś tam pod Szczecinem leżą sobie jakieś police. O nie, 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 to myślę, że to już dawno doszło do historii.